Dzień dobry, witam serdecznie w poniedziałek 25 lipca ze studia telewizji Imperium w Gliwicach. W nowym tygodniu prezentujemy garść najświeższych informacji. Wśród nich zmiany w organizacji ruchu na ulicy Daszyńskiego. Sprawdź objazdy, zanim wyruszysz w podróż. Policja prosi o pomoc w rozpoznaniu sprawców kradzieży. Egzotyczna przystań otwarta. W serwisie także o radosnych dniach diecezjalnych i triumfie Piasta Gliwice. Anabela Conti, zapraszam do oglądania. Ruszył demontaż torowiska wzdłuż ulicy Daszyńskiego. Remont przebiega w dwóch etapach. Pierwszy obejmuje remont jezdni oraz zdjęcie torów od odcinka dawnej pętli tramwajowej do ronda łączącego ulicę Sowińskiego, Daszyńskiego, Mickiewicza i Kozłowską. Na tym odcinku ruch pozostanie dwukierunkowy. W drugim etapie prace przenoszą się na odcinek od ulicy Kościuszki do skrzyżowania ulic Daszyńskiego i Styczyńskiego, gdzie remonty spowodują całkowite zamknięcie ulicy. Objazdy będą poprowadzone ulicą Kościuszki i Styczyńskiego. Pozostajemy w temacie remontu ulicy Daszyńskiego. Wprowadzony objazd wymusi też zmiany w funkcjonowaniu komunikacji autobusowej. Wprowadzona zostanie tymczasowa trasa objazdowa dla linii autobusowych numer A4 i A4N. Autobusy po obsłudze przystanku Gliwice-Puszkina skierują się w kierunku centrum ulicami Daszyńskiego, Styczyńskiego, Andersa, aż do włączenia się na trasę rozkładową na ulicę Daszyńskiego. Trasa powrotna przebiegać będzie analogicznie. Autobusy nie będą obsługiwały przystanku Gliwice-Kościuszki w kierunku centrum. W zamian do obsługi włączony zostanie przystanek Gliwice-Styczyńskiego, który znajduje się na trasie objazdowej. A teraz przenosimy się na ulicę Chorzowską. W jednym ze sklepów dwójka nastolatków dokonała zakupu kartą bankomatową, wcześniej skradzioną wraz z portfelem starszemu mężczyźnie. Do zdarzenia doszło w maju, niestety do tej chwili śledczy nie znają tożsamości młodego mężczyzny i kobiety. Łączna strata pieniężna wynosi 1900 zł. Policjanci publikują zarejestrowany film z monitoringu z wizerunkiem podejrzanych oraz proszą o pomoc w ich rozpoznaniu. Informacje w tej sprawie można przekazywać osobiście, dzwoniąc pod numer, który widnieje na dole ekranu, lub poprzez anonimową wirtualną skrzynkę. Palmiarnia znów prezentować będzie egzotyczne okazy. Po przerwie trwającej od 4 do 22 lipca gliwicka palmiarnia od soboty jest już otwarta dla zwiedzających. Celem remontu była poprawa instalacji grzewczych oraz pielęgnacja roślinnych drapaczy chmur, który nie mógł się odbyć podczas obecności odwiedzających. Końcówka lipca to również okres, w którym kwitną wyjątkowe, egzotyczne brazylijskie perełki. Echmea, roślina pochodząca z Rio de Janeiro, pnąca bugenwilla oraz allamanda. Oficjalne rozpoczęcie Światowych Dni Młodzieży 26 lipca poprzedzają dni w diecezjach. Jest to szansa spojrzenia z bliska na różnorodność kultur w obrębie swojej parafii i miasta. Uczestnicząc w wydarzeniach kulturalno-religijnych, możemy nie tylko poznać rówieśników z dalekich stron świata, ale wzbogacić wiedzę o współczesnym świecie oraz roli Kościoła. Towarzyszące wydarzeniom tańce, śpiewy oraz rozpowszechniająca się radość przebiega rzeczywiście według zaleconej wskazówki Ojca Świętego. Idźcie, zróbcie raban. Dla wielu dni w diecezjach są jedyną szansą na uczestnictwo w Światowych Dniach Młodzieży. Coraz częściej nie bez powodu udział w wydarzeniach jest niemożliwy do zaakceptowania przez rodziców. Wszystko przez niestabilną sytuację na świecie oraz strach przed terroryzmem. Koordynatorzy we wszystkich polskich diecezjach już od dawna dwoją się i troją, aby gościom z zagranicy i lokalnej społeczności zapewnić jak najlepszy plan wydarzeń. Weekendowe atrakcje kulturalne czy jeszcze wcześniejsze piątkowe wieczorne śpiewy i tańce w gliwickiej katedrze wypełniły kościół po brzegi. Pomimo różnych języków, różnych zwyczajów i tradycji, wszyscy zgromadzili się w jednym i tym samym celu. Również na niedzielnej mszy śpiewom i tańcom nie było końca. Niewykluczone, że to wszystko po to, by na rozpoczynających się jutro oficjalnych Światowych Dniach Młodzieży rzeczywiście zrobić niezły raban.
Radości końca nie było widać również wśród piłkarzy Piasta. Zła passa wreszcie przełamana. Piast Gliwice, który w początkowych meczach sezonu delikatnie mówiąc nie rozpieszczał swą grą i wynikami, wreszcie dał kibicom powody do radości. We wczorajszym spotkaniu drugiej kolejki Ekstraklasy Piastunki zrobiły niezły raban. Pokonały na stadionie przy ulicy Okrzei Beniaminka Ligi Wisłę Płock 2-1. Bramki dla Gliwiczan zdobyli Sasza Żywec i Patryk Mraz. Miejmy nadzieję, że zwycięstwo to będzie początkiem marszu Piasta w górę tabeli. I ta optymistyczna wiadomość kończy poniedziałkowe wydanie wiadomości. Na kolejne zapraszamy już jutro, tymczasem za chwilę prognoza pogody na wtorek. Polecam Państwa uwadze także nasz letni cykl programów oraz premierowy odcinek Zwiedzamy Polskę. Landskorona pod egidą świętego Eustachego. Przypomnę, że można nas oglądać w sieci światłowodowej Imperium Telekom oraz w mediach społecznościowych. Dziękuję za uwagę i życzę dobrego popołudnia.